Dwa okręgi o promieniach 2 oraz 6 są styczne zewnętrznie i są styczne do wspólnej prostej K. Wykaż, że prosta L przechodząca przez środek S i P tych okręgów przecina prostą K pod kątem alfa równym 30 stopni. Czyli mamy pokazać, że alfa jest równe 30 stopni. Jak to rozwiązać, jak to udowodnić? Zacznijmy od tego, że poprowadźmy sobie tutaj promień. Mały promień, czyli dwójeczkę. I poprowadźmy duży promień do punktu styczności, czyli szóstkę. Pamiętajmy, że zawsze promienie okręgów stycznych do jakiejś prostej padają pod kątem prostym. I teraz wprowadźmy sobie tutaj oznaczenie, na przykład niech tutaj będzie punkt M i odcinek MS oznaczę jako X. I teraz, ponieważ tutaj mamy proste poprowadzone, a tak naprawdę promienie poprowadzone pod kątem prostym, to ja zauważę podobieństwo trójkątów. Trójkąt MS, dajmy na to K, jest podobny do trójkąta MP, dajmy na to W. Dlaczego są podobne? Tu jest kąt prosty, tu jest kąt prosty. Tu jest kąt alfa, który jest wspólny dla obydwu trójkątów, czyli tu mogę sobie zaznaczyć 90 minus alfa i tak samo tu mogę zaznaczyć 90 minus alfa. Zatem jest spełniona cecha kąt, 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 podobieństwa tych trójkątów. Wobec tego 2 do x, 2 do x musi być równe 6, 6 do x plus, no i właśnie ten odcinek, jaką on ma długość? Tu jest 2, tu jest 6, czyli w sumie 8. Czyli 6 do 8 plus x, albo x plus 8. Pomnożmy sobie teraz na krzyż, czyli 2 razy x plus 8 musi się równać 6x. 2 razy x to jest 2x, 2 razy 8 to jest 16, to się równa 6x. 2x przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 16 to będzie 6x minus 2x, czyli 4x. 16 to jest 4x, dzielimy stronami przez to, co stoi przy x, czyli 1x to 4. Wiemy już, że odcinek x ma długość 4 jednostek. Skorzystajmy zatem w tym momencie z trygonometrii, a konkretnie trygonometrii w trójkącie MKS. Tu jest kąt prosty, zatem sinus kąta alfa to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa, czyli to jest 2, bo tyle wynosi promień, do przeciwprostokątnej, czyli do tego, co leży naprzeciwko kąta prostego, czyli do 4. To są 2 czwarte, czyli 1 druga. Sinus alfa wynosi 1 drugą. Zaglądamy do tablicy maturalnej i sprawdzamy, kiedy sinus jest równy 1 drugiej. I to jest dla 30 właśnie stopni, co kończy dowód. Czyli skorzystaliśmy z tablicy, zajrzeliśmy, zobaczyliśmy, że sinus dla kątów ostrych jest równy 1 druga tylko dla 30 stopni. Koniec dowodu. Rozwiąż